No hej, hej, moi kochani. Fabuła Batmana już zakończona. Te roślinki zostały w ogóle tam na mieście. Fabuła zakończona i zasadniczo teraz co nam zostało? Zrobienie 6 epizodów Arkham oraz wejście w kółko misji. O, znowu się to odpala, nie wiem czemu. Aha, odliczanie, rozpoczęcie upadku rycerza. O to chodzi. 8... Aha, jeszcze jak 3 zakończę, to będzie coś i później przy 14 będzie coś. No misje dodatkowe w to się nie wliczają, natomiast właśnie zostało nam tu niewiele. Zostało nam tu jeden posterunek do rozwalenia. Tu nam zostaje raz, dwa, trzy, cztery te powietrzne posterunki i min zostaje nam raz, dwa, trzy miny w sumie. A wreszcie 3 przestępców poszukiwany w Gotham, by aktywować upadek rycerza. Ciekawie. No i tak, człowiek zagadka do zgarnięcia, tutaj pingwin do zgarnięcia i to Jack Ryder sobie gdzieś tam polazł na wyspę i od tego zaczniemy, tak jak obiecałem. A wyspa jest już tuż tutaj, więc od razu tam podlećmy. W sumie można było sobie wybrać tą misję. Właśnie. Jack This won't end with a pure We are gathered here in honor of the one true Co to, kto to jest? He who blesses our lives with light. Diakon Blackfire. Co to ma być w ogóle? Who dares disrupt this ritual? Aha, i Jack Ryder jest tutaj, tak? Świetnie. This is sacred ground, heathen. You do not belong here. But God has sent you so that I may bathe in your blood too. No to dosyć pojebana religia. The devil comes clad in black. A świetnie, i tu jesteśmy. No dobra. Może być. Na razie na spokojnie, zobaczymy jak nas tu będą, wiecie, atakować. Będziemy bardzo jakoś... Aha, tutaj są te wszystkie ściany pod elektryczność podrzucone. Więc trzeba uważać. Tam ktoś jakąś skrzynkę z bronią chyba otworzył. Słyszałem. Au, shit. To się nie udało. Dawaj, dawaj mi tą broń. Nic nie widzę. A oni też nic nie widzą na szczęście. Ej, halo, panie, miałem jakieś ładne combo, jakieś fajnie skoczyłem, a ten mi dorąbał. Tego sobie tam zgładzimy. Jeszcze jakieś te można wrzucić. Batarangi. Całkiem mi tutaj sporo, fajnie, miło. Aha, ja muszę to skończyć zanim miną 2 minuty. Znaczy nie wiem, jaki był początkowy czas, pewnie większy. Znaczy na pewno był większy, bo już trochę się z nimi bije. Dawaj tego. Okej. Już niedużo zostało. 3 albo 4. I ostatni. Jeb, jeszcze 1,5 minuty bym miał, spoko. Teraz muszę wymyślić szybko co zrobić, tak? Na pewno możemy zrobić tak. Dobra, zniszczyłem to. Co teraz? Aha, tutaj wystarczy się wbić. I na razie. No właśnie, bo dalej niby Batman do niego będą mówić. My own show. Hey, first guest, how about it? The real Batman. Your story. Tak, tak, tak. Pierdu, pierdu. Oj, coś tu ląduje. Aha, Batmobil. Batwing, przepraszam. Dobra, to niewiele było. Dosyć szybka misja. Myślałem, że bardziej się tutaj rozwinie, a to tak, a pobi paru gości i tyle. Ciekawe, nie wiem w ogóle co to za jakiś dziwny zakon, ani jakiś Blackfire, tak? Jak on Blackfire tak się nazywało. Znaczy, no, miał zakon bardziej jakaś.
A, okej. Look around you, Batman. Look at what you seek to protect. Gotham is fallen. Why are you still fighting? A weź mu przywal. Is over. I say when it's over, Blackfire. Take him down to the cell. Albo Blackfire, to on się tak nazywa, nie wiem. No dobra, mniejsza z tym, w każdym razie szybka misja zakończona. Nie wiem, tak jak mówię, za bardzo o co tu chodziło, no ale pewnie gdzieś tu tam w historiach jest. To, co mi bardzo było potrzebne, to co? To było to rozbrajanie min. O właśnie, muszę sobie to wziąć. Przy okazji możemy gdzieś tam wrzucić jakiś inny ten. Tu było do walki coś można by wrzucić. Nie, nie wrzucimy nic. Na samochodzik też nic. Gadżety, umiejętności. Co to jest? Sterowanie, odwrócony batarang. Podczas szybowania żel wybuchowy, szybki pazur. No, może być tam jakiś mroźny wybuch, nie wiem, cokolwiek, nie, mniejsza z tym. Dobra, czyli tak, to mamy załatwione. Zobaczmy sobie dalej. To mamy załatwione również. Teraz możemy zająć się pingwinem, w końcu, myślę. Najpierw mi się odezwał. Ale przy okazji mamy tutaj te kurde posterunki u góry. Ja sobie to chyba sam wezmę zamiast z wami się tutaj zmęczyć tym. No dobra, jesteśmy już blisko. Tam to sobie rozwaliłem. Tu słuchaj, w ogóle słyszę jakąś muzykę śmieszną. Proszę bardzo, wybierz zakłócacz. O. No, nie oznaczony. Teraz mogę sobie jechać. No i niech sobie lecą. Znaczy jadą właściwie. I pojedziemy za nim. Generalnie trochę zawrócili w dokładnie to samo miejsce, to chyba nie bardzo wiedzą, co mają robić. W takim razie pojechali dokładnie tak samo. Banda idiotów. No dobra, polecimy za nimi. Mam nadzieję tylko, że nie będzie zbyt długo trwać. Ten już ma wyjebane na nich, widzę. Ten już ma wyrąbane, bo te składy broni im tak pogubili. Okej. Myślą, że mnie zgubili. Bardzo dobrze. Niech tak myślą. Ciekawe, jak sobie wyląduje na ich samochodzie, to co się stanie. O! What the fuck? Wyrzuciło mnie. W ogóle był taki ten dźwięk, jakby mnie ktoś pobił. I odrzuciło mnie od tego, ale śmieszne. Dobra, zjedźmy za... znaczy lećmy za nim. Mam nadzieję, że on się tutaj nie bez powodu kręci i za chwilę coś tutaj się znajdzie. No, dawaj, dawaj. Pokaż. No, myślałem, że wiecie, dojadę sobie na dachu i będzie śmiesznie, ale niestety nie bardzo. Tu ktoś napiernicza. Dobra, myślę już, że mnie zgubili, bardzo dobrze. No, gdzieś tam są pode mną. Aha, dobra, bo jestem ponad 100 metrów nad ziemią, to dlatego. Ciekaw jestem też, co się dzieje, bo muszę jeszcze tak, bo pomyślałem, że dobrze by było do studiów Panesa pójść i zobaczyć, co z Robinem, czy możemy go wypuścić, czy nie. Bo można było mu powiedzieć, że śmieci Barbary, ale tego nie zrobiłem i w sumie później ta opcja zniknęła. Logiczne, bo już Barbara się odnalazła. Natomiast ciekawe też, co się dzieje z Barbarą tą, która umarła, w sensie, czy tam w ogóle ktokolwiek jest, więc też sobie tam podlecimy zobaczyć. No, ale to za moment. Najpierw się uporamy z tymi gnojkami. No i dobra. Są gdzieś tutaj, tak? Dobra, możemy to otworzyć? No, najwyraźniej tak. Alfred otworzy, no tak. The refrigeration truck I was following has entered Gotham's water filtration plant. Access city blueprints and find me a way inside. Right away, sir. All right, you should be able to access this facility from the sewer tunnels underneath the island. May I suggest taking the car? I've marked the location on your map. Okay, czyli pojedziemy sobie tam. Dawaj, batek. Ciśniemy. Tylko gdzie teraz? A, tędy, tak? Dobra, pojedźmy. Musimy pewnie kawałek przejechać, niestety. Albo i nie, już jesteśmy tutaj.
Okej, okay, chyba tu nie byłem nigdy. O! Siema, chłopaki. Wszyscy? Wszyscy, dobra. No to szybko poszło. To najważniejsze. Że szybko poszło. Tutaj jest więcej osób. Natomiast widzę, że mogę się tam dostać najpierw. Co my tu mamy? To jest coś, co służy do... Aha, obniżenia pachołków. Co jest spoko sprawą. Obniżymy pachołki i będziemy mogli tu wjechać samochodem. Dalej zobaczmy tutaj. Tu nie ma nic. Poza, proszę, trofeum człowieka zagadki? Naprawdę jeszcze coś miało tutaj być? 5 zagadek do końca mi zostało. Ciekawe, że... Nie wiem, ciekawe strasznie to jest, że tu była jakaś jeszcze zagadka na wyspie Blake. A nie miało być to coś innego? Dobra, mniejsza z tym. Co my możemy z tym zrobić? Aha, możemy sobie to urwać. I możemy tak to podnieść, tak? No trudno. Tylko tyle damy rady zrobić. I musimy sobie tutaj przejechać do szybu window. To jest jakaś zgniatarka do śmieci, przepraszam. Chciałem, że to szyby windowe, ale strasznie dużo tu syfu. Chociaż, nie, nie ma windy. No ciekawe, co to ma być. Dobra, mamy w każdym razie miejsce, do którego mieliśmy się udać. Nie mają broni. Zasadniczo chyba za bardzo nic tu nie mają. Tam jest jakaś gaśnica. Gaśnica leży tylko. Patrzę, czy wiecie, czy mamy jakąś skrzynkę, gdzie broń mogliby wyciągnąć, ale widzę, że nie. Nie, zaczynajmy po prostu tym. Szukam jakichś lekarzy, ale oni tutaj lekarzy nie mają. Tu jest jakiś gość z pałką elektryczną. Tego ściągniemy. Nie może być ten na końcu. Tam jest jeszcze gość z pałką, ale mniejsza z tym. Dobra, chodź tu. Ty pierwszy. Nightwing powinien się pojawić lada moment. Nie ma go. O, ciekawe. I rzucamy. Dobrze wyszło w sumie. A kurde, tu się nie popisałem. Ale kurczę, ciekawe, że nie mam ten. Że nie ma Nightwinga do pomocy. Zawsze był. Że tu jest jakaś inna lokacja specjalnie, czy coś. To sobie rzucimy jeszcze raz w niego. Dobra, tego sobie zostawimy na sam koniec, tego gościa, który tam za mną został. Rozwalimy draba. Bo tak są tu nazwani. I teraz... O, to wszyscy. Myślałem, że tam jeszcze jakiś gość był w lodowym sople powinien zostać. No, ale mniejsza z tym. Czyli to wszystko. Ciekawe. Ale to wszystko. Joker nam się już nie będzie pojawiał nigdzie. Może to też dlatego? Nie, nie, nie wiem. Zawsze byłby tu Joker, nie? I teraz, ale trochę dziwnie. Ani z Jokerem nie możemy porozmawiać. Aha, przepraszam, zapomniałem. Ani z Jokerem nie porozmawiamy. Ani z Nightwingiem nie porozmawiamy. Trochę dupa, nie? Dawaj, zamykaj to. Nie no, chciałbym po prostu... O, zamknij wrota. Jest, dobra, super. No to pchoj. Nie, mam wrażenie, że te wrota zupełnie inaczej powinny działać. W sensie te bolce albo to powinno się obkręcać, znaczy jechać po tym, albo te bolce dopiero później powinny się pojawić. Nie wiem. Mniejsza z tym. Nie znam się. Jeszcze się odsuniemy, bo niby może nam się coś stać. No i dobra, tyle było. O! O! Siema. To tak się podziało. Dobra, dobra, zaraz tam przyjdę. To dlatego nie ma Nightwinga, o to chodziło. Alfred, I need you to use Nightwing's tracker and isolate his location for me. Master Grayson isn't in any danger, is he, sir? No, dear. I've got a signal. They're holding him at a location in Otisburg. You must hurry, sir. We both know Master Grayson can be too reckless for his own good. Mhm, dobra. To już stąd spadamy. W takim razie, tylko teraz jak stąd wyjść? Gdzie to było wyjście? I jak ja tu wlazłem w ogóle? Przez jakiś szyb. Tu jest szyb, dobra. Już go widzę.
Dawaj. No, come on. I can't do that at this time. Czemu nie mogę wsiąść do Batmobilu? Nie rozumiem. Dobra, jedziemy w takim razie od razu tam bezpośrednio. Nie będziemy się pierniczyć. Okej, okay. Jakimś sposobem gdzieś mnie zauważyli, pomimo że byłem pod ziemią. Niby w tamtą stronę będzie lepiej. No przesuńże się. Co za gnojki. Przyspieszymy i załatwimy całą... Okej, teraz jestem na Founders Island. O, tu jest gość od tego. Dobra, czekajcie, już go muszę złapać. Kurde. Idzie... Nie, zostaw mnie, gdzie leziesz. Patałachu. Jezus Maria, no ucieknie mi ten koleś. Dawaj, wsiadaj tam. Ja pierniczę, jaki ten system tu jest porąbany. To po prostu się nie da. No i uciekł mi ten koleś, nie ma go, nie wiem gdzie pobiegł. Pewnie zniknął w ogóle, nie przestał się pojawiać. Ale wiecie, to są ostatnie zagadki, które ja bym chciał, żeby on mi je pokazał. Dobra, jedziemy po Nightwinga, ale to jest po prostu kanał i żenada. Gdzieś mi się tam wypierniczył w ogóle. Ciul wie gdzie i po co. Siema. Nie, strzeloj, kurde, tylko giń. Dobra, rozumiem, że tutaj miałem po cichu sobie wejść, ale to już nie ma takiego znaczenia. O Jezus Maria, jakieś gnojki są z tymi zakłócaczami. Ale zaraz możemy sobie zrobić to tak. Wszystko są bronie tylko. Broń. Tam są jakieś skrzynki, to w ogóle nie na tym poziomie. Gdzie jest koleś, który mi niby... Tam gdzieś jest. Dobra, spróbujemy się tam przedostać. I go sobie wyśledzić, bo mogę mu to zakłócić. No i tu do góry. Ten. Dobra. Dobra. Trochę mu to będzie brzęczeć. Więc możemy mu cichy knockout zrobić, w sumie. Ej, nic nie nacisnąłem, żadnego ciosu nokautującego i proszę bardzo, nie? Się znokautował. Dobra, czekajcie, bo... Dobra, tam sobie idą. Niech sobie idą. Ja bym sobie na przykład wziął i... O, tutaj skrzynkę z bronią zrobił tak i na przykład kazał... A nie mogę im kazać, bo to pingwin. Nie mogę nic rozkazać. A, to do dupy. Brucey, zamiast Batsy to jest Brucey. No wiedzą, że jest Bruce'em Wayne'em. Oczywiście jakieś tam postacie fabularne pewnie nie będą tego zdradzać, ale już zbirowie mogą, nie? Bo to nie są jakoś tam powiązane te dialogi bardzo. Co oni powiedzą. A czego nie powiedzą. Dobra. No, mocno wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Masakra. Cichy knockout. Chciałem zrobić i co? Jest. Po cichcu. Tam jeszcze trzech gości mi zostało. Dobra, możemy spróbować jeszcze zrobić tak, żeby... Tutaj sobie zrobić gdzieś jakiś po prostu kawałek lodu. I liczyć, że tam ktoś pójdzie. Wstawiam wieżyczkę. No... Nie, po prostu zrobimy sobie wielokrotny knockout. I to będzie lepsiejsze dla nas. Proszę bardzo, koniec. Bo on by tam coś rozstawiał, to nam to niepotrzebne. Idziemy dalej. Co my tu mamy? O, jest. To sobie zerwiemy. Krótkie spięcie. Była taka seria filmów o takim robocie. Krótkie spięcie. No i lecimy na dół. Proszę bardzo. Aha. No tak, stwierdzi, że Alfred bezbronny, tak? Jeszcze niżej poleciałem. Znowu jakaś kratka. No, nie widzę za bardzo żadnych innych... żadnej innej możliwości.
Jeszcze raz w dół. A, i mamy takie standardowe pomieszczenie jak przy tych wszystkich. No i biją mi. Biją mi po Graysonie. Chyba tu są jakieś tylko butle z gazem. Butle z gazem za bardzo nic nie mają. Mają tylko tarcze i katanę. Czekaj, czy mogę coś zakłócić? Chyba nie bardzo. No nie ma tu za bardzo co zakłócać, bo nie ma broni palnej i pałek elektrycznych, które mógłbym zakłócić, ani żadnych min, wieżyczek, nic. Więc tylko broń biała. No to niewiele zrobię. On oczywiście sobie pogrywa z nimi ostro. O, co to my tu mamy? Weźmiemy sobie najpierw, hakujemy tą wieżyczkę. Teraz ją rozwalimy. Tu jest jakieś, tu są jakieś drzwi, które gdzieś mają prowadzić. Ciekawe, gdzie mnie... A, na razie ich nie otworzę. No, ale mogę sobie wjechać tu. Dawaj, dawaj. Niby, że... Znaczy, pisaliście, że tam w ślizgiem coś tam można zrobić. Szczerze mówiąc, w ślizg w tej części jest tak ciężko zrobić na padzie, że musiałem go wykorzystać w jednej zagadce Riddlera i to jakoś tam sprawdziłem w necie, jak to zrobić. I da się, ale to jest tak irytujące. Okej, rozumiem, że tutaj możemy sobie wyjść. Aha, uratuj Nightwinga. Niestety nie możemy żelu wybuchowego zrobić, bo jest jakaś scena zaplanowana. No niech będzie. No i tyle. Nie ma już więzów i krzesła. Oh shit. Dobra, może zrobimy to tak. No nie ma peleryny, więc ja go ogłusza, nie pamiętam. A, w ten sposób, prądem. To też jest opcja. Dawaj, podwójny knockout. Zwłaszcza na tym dużym. O, to jest świetne. Będziemy ich załatwić z animacjami. Au, idzie mi stąd. I gościa starczą teraz. Au, no wiesz co, tak się nie robi. A z was tu pałką wszystkich pobije. Będziecie mieli ze swoje. Dawaj jakiś podwójny. O, znowu tego dużego. No to ciekawe, że tych największych eliminujemy. Dobra. Tego nie zrobimy, ale możemy zrobić tak. Jest tam jakiś podwójny nokaucik, poproszę. Fajne mają koszulki z logiem pingwina. Naprawdę, to pingwin to jest dopiero pracodawca, nie? Kurde, nawet im koszulki, nie jakieś tam wymalowane, oni po prostu wydrukowane, po prostu, wiecie, koszulki, kamizelki z jego logotypem. No, naprawdę dba o swoich pracowników. Nie można mu nic zarzucić. To, że jest tam gnojem i kradnie i przemyca broń, no inna sprawa, nie? Ale on się chyba głównie przemytem właśnie zajmuje. Dobra, nie wiem, załatwisz go dzisiaj czy nie? Dobra, koniec. Pytanie tylko, gdzie jest pingwin? No bo przecież gdzieś tu był. To jest, w ogóle straż pożarna? Nie, to jest bar w stylu straży pożarnej. No, to inna sprawa. Czy będzie trzeba go gdzieś znaleźć? Chociaż ciul wie, może gdzieś tu jeszcze jest. Weźmiemy to, zamkniemy. Może gdzieś tu się ukrył. I niespodziewanie go znajdziemy. Byłoby świetnie, żeby nie musieć gdzieś go jeszcze tam szukać i maltretować. No i widzę, że jak przejmuję te wszystkie rzeczy, które wcześniej należały do Arkham Knighta, no to teraz jest Deathstroke i po prostu pewnie na końcu trzeba będzie Deathstroke'a pokonać. Tak przypuszczam. O! Jest i pingwin. And you get to see the contents of his head. Hey, Oz. You remember the Flying Graysons? Flying who? What are you on about? Flying Graysons. The greatest acrobats in the world. Shut up, you fairy. Whenever they performed in that circus, there was magic in the air. Coś mam zrobić? There was one move they did just took your breath away. You're about to suck down your last breath, boy. I'd make sure you say your goodbye. You hear that, Batman? You're gonna wish you never mess with me.
nobody takes from Penguin. Nobody. You've ripped me off one too many times. Nie wiem, czy mam coś zrobić, czy nie. A, dobra, okej. Okay. Można było wcisnąć coś i podwójny nakaz zespołowy się udał. No i musi mówić Batman, nie może powiedzieć Bruce, no bo... Bo jakby to było przed tym wszystkim, no to... This is the end. This is the last time we meet. Ooh. Don't talk like that. All right, this won't stop you. Nothing stops you. Keep Bloodhaven safe. Promise me. It's okay, Bruce. I get it. You just don't want me hanging around, stealing the limelight. Dick. I won't let you down. A to mogło... To mogła być inna rzecz, że w sumie... Wiecie, raz, że wiecie, więcej się nie spotkamy, że Nightwing wracaj do Bloodhaven, ale generalnie no właśnie, że więcej się nie spotkają, no bo Batman przestaje być Batmanem. I to w sumie można było tak wpleść, nieważne czy to będzie przed zakończeniem fabuły, czy wcześniej. Dobra, wieziemy gnoja do tego, do aresztu. No problemo. Zastanawiam się, gdzie jest. To jest świetne, że w tym zgadnie. Że tą butelkę on ma w oku cały, kurde, ten czas. Wie, że jest Wayne'em. What's the matter? Touch the nerve. This Cape Crusader lock doesn't really work when everyone knows who you are, does it? Worked fine catching you. After no właśnie. Batman's dead in the water. Może we wiórkę, co wybierzesz? Dobra. Okej, no to i wsadzamy go do paki. Move, Cobblepot. Keep your cape on, I'm coming. Hey boss, you here? We're all back together. Znowu jesteśmy razem, ale się. See that, Batman? That's loyalty. Tak, tak, na pewno to jest lojalność. Cieszą się, że jego też złapali. Cudownie. O, i siądzie ze tymi wszystkimi innymi. Ale już nie posłuchamy komentarzy Jokera. Oswald. We're on the same side of the bars now. A ten tam pyk to cały czas coś tam śpiewa u siebie w głowie. Dobra. Kolejny zatrzymany. Jak świetnie. Już niedużo zostało do końca. Tim and your dad are fine. They're being picked up from the asylum and taken to the mainland. I spoke to them a moment ago. Thanks, Bruce. It's funny. I was waiting for dad to do his protective father bit. I had it already in my head what I was gonna say. But he didn't go there. He just told me that he loved me and that he was proud. Maybe he hit his head. Maybe he's starting to see you. The real you. What are you going to do, Bruce? Finish it. Good. I'm just getting warmed up. No wybaczcie, że tak długo musieliście czekać i dopiero w sumie teraz to mówię w połowie odcinka, ale kurczę, no niestety, nagrywałem dla was odcinek, została mi ostatnia rzecz, właściwie pokonałem Riddlera, poza tym oczywiście co tam wiedzieliście na początku odcinka, czyli pan Pingwina, mamy tam kogoś jeszcze złapałem, nie pamiętam już kogo, a wiem tego jakiegoś tam kultystę. Pokonałem sobie Riddlera, to też miałem nagrane i zacząłem po prostu odbijać ostatnie punkty, żeby zmierzyć się z Deathstroke'iem. I jak już jechałem po Deathstroke'a, to zgadnijcie co? Wyłączył się komputer, całe nagranie poszło się srać. No i co? Dlatego tyle mi to zajęło, bo po prostu musiałem przejść fabułę jeszcze. Słuchajcie, fabułę musiałem, wiecie, przejść, żeby, znaczy inaczej, musiałem sobie cofnąć zapis, gdzie fabularnie to było już no, po ujęciu Arkham Knighta,
Ale przed tam konfrontacją jeszcze ze Scarecrowem. Wiem, tam gdzie wtedy ten. Komisariat policji musiałem odbić. O właśnie, obronić, przepraszam, tak. Komisariat policji. Tak więc, no troszeczkę tego było. Więc zrobimy sobie tak. Na początek pojedziemy po Deathstroke'a. Mam nadzieję, że tutaj wszystko wyjdzie. No, natomiast to jest ostatnia mina do zrobienia. Już te inne wszystkie rzeczy porobiłem. Czyli wszystkie posterunki. I te powietrzne, i te naziemne. I miny, i to jest ostatnia mina w sumie. Sobie zrobimy tak. Właśnie ich tu dziś dużo przynawiało. Dobra, to jest mój. Gdzie jest jakiś nie mój? Tu jest nie mój. Tam widzę coś na pierdziela. Tu jak wystrzelił, kurczę. Nie mam za bardzo jak przejąć, bo... O właśnie, dobra, przejmiemy sobie tam. Przejęłam? A, przejąłem coś, tylko akurat wybuchło. To, co myślałem, że przejmuję. No więc najpierw załatwimy sobie Deathstroke'a. A, cholera. Dobra, załatwimy sobie... No, halo, czy to może umrzeć? Shit. Dobra, weźmy sobie to przejmijmy. Załatwimy sobie Deathstroke'a. Ja sobie znowu zresetuję nagranie i zostało mi... W tym momencie 6 zagadek, czy tam ile? Czy niecałe 6? No w każdym razie na pewno 6 rzeczy do zrobienia. 3 skrzynki i 3 pytajniki to na sterowcu tego staga. Tam muszę sobie polecieć. Czy to może przestać tutaj mi przeszkadzać? Ja mam wrażenie, że ja już to rozwaliłem. Może w tym samym miejscu drugi się pojawił. Także wow, troszeczkę... Na koniec powalczymy. Dobra, weźmy to, przyjmijmy. To z rakietkami się przyda. Znowu coś mnie namierzyło. Hau. Strasznie tego dużo, ale chyba najcięższy, tylko teraz ja mam te 4 kurde kreski, to jest spoko. Najcięższy jakoś był, jak miałem tylko 2 kreski i na Founders Island robiłem. Bo tam było naprawdę tak, kurde. No prawie tak ciężko jak podczas tych walk z Arkham Knightem. I teraz mi się przypomniało, że ja z Deathstroke'iem zacząłem walczyć. Że mi wysiadła gra w środku walki tak naprawdę z nim. Co jest straszne, bo ja właściwie ja już go rozwaliłem. Prawie że. No i nagle jebut. Dobra, to jest koniec. Także świetnie. Aha, muszę jeszcze to rozwalić. No właśnie. No i teraz się odezwie. I teraz idziemy na Grand Avenue. To jest dzielnica na tej Miagani Island. Podjedziemy tam. Tam jest fajnie, bo generalnie... A zresztą zaraz zobaczycie, ale Alfred dostaje rozkaz. Zamknij wszystkie, podnieś wszystkie mosty, on nie może stąd się wydostać. Batman się już mocno wkurwił na Slade'a. I tak, chcesz mnie zabić? Proszę bardzo, już jadę kurde ci na spotkanie. No także podjedziemy. No i wykryto czołgi Kobra. No właśnie, więc generalnie jest bardzo podobna walka jak ta z rycerzem Arkham. Wcale mnie nie widział. Bardzo podobna właśnie walka jak z rycerzem Arkham, czyli mamy 5 kobr, które sobie będą tutaj jeździć. Które musimy powoli po prostu pozdejmować. Jak już to uda nam się zrobić, no to musimy jakoś załatwić Slade'a. Ja autentycznie mi się odcinek upierdzielił, znaczy właściwie no, komputer się wyłączył i to była akcja właśnie jak żem Slade'a wziął i miałem tylko samego Slade'a, tak? Już te kobry zdjąłem.
Więc niestety, no trochę poświęciłem czasu, no dlatego tydzień mi zajęło tak naprawdę, żeby teraz wrócić do tego stanu. No niestety. Dlatego też pojawił się jakiś tam Fallout Shelter na przykład, no to trochę pod wpływem właściwie tego było, nie? E3. I myślę, że też no, drugi odcinek był poświęcony tylko wyłącznie update, znaczy temu, co się w Fallout Shelter dodało, odkąd ja pamiętam tą grę, czyli od premiery tak naprawdę. Tej pierwszej premiery. Kurwa, tutaj on gdzieś jeździ. On gdzieś tutaj jest. I obawiam się, że ten czołg Kobra tu będzie jechał, ale może mnie nie będzie widział. No cholerstwo, dobra, tu się obrócił, ale gdzieś nade mną jeszcze jest ten Slade'a. O, szlak by to trafił. Świetnie. No więc Slade mnie zauważył. Więc musimy mu teraz szybko uciec. Ale widzę, że Arkham Knight to mnie gonił, a Slade ma wyjebane. No ale dobra. Więc nie wiem jeszcze jak, ale na początek tak jak mówię, chcę te kobry pozbierać, pozdejmować wszystkie. Wtedy się będziemy bawić. Ja tam coś sobie jeździło. Ale wiecie co, tutaj można chyba pod ulicę wjechać? Nie da się? Był tu jakiś wjazd, cholera, pod spód. Widziałem, że pod spodem coś jeździ. Tu jest wjazd, dobra. A jeżeli nawet nie, no to... To ten, także no, Fallout Shelter. No i teraz się zastanawiam, co dalej. Chciałbym jakąś dużą serię odpalić właśnie po Batmanie. I już mam pomysł. I jakby też możliwości mam. Kwestia dogrania szczegółów. Bo tutaj Danax się akurat zaoferował, że jak coś, to on chętnie mnie wspomoże swoimi zasobami gamingowymi w celu właśnie nagrywania. No i chcę z tej okazji właśnie skorzystać, natomiast no dostałem też kody, no wcześniej do Agony, więc Agony trzeba by kontynuować. Dostałem też kod do Last for Darkness, to też taki horror polski. No i to też można by sobie ogarnąć. Dwa horrory, no i tak myślałem właśnie, czy by nie wyznaczyć jakichś dwóch dni na te horrory, że wiecie, raz jeden, raz drugi. Że jeden na przykład, nie wiem, w środy, a drugi w soboty, czy coś takiego, czy w piątki, no nie wiem. Żeby się to pojawiało. No tu nawet nie próbują mnie... Nie próbują udawać, że ich to interesuje. Dobra, to jest pode mną. Co może oznaczać, że on jest tu? Jest tutaj, tylko teraz będzie patrzył w moją stronę. Nie powinienem chyba tak zrobić. A nie, czekajcie, akurat sobie podjechał, bo on wjechał w stronę tego. Czy to jakaś baza tu jest, czy coś? Tak, wjechał w tunel, dobra. Tak go tu rozwalimy. No i pytanie teraz, a właśnie, tu jest na parking do Wayne Tower. No i teraz się zaświecił na czerwono. Pytanie, czy mu się to zgasi za moment. No i w jaki sposób jego mam dopaść, skoro gnojek... A, wiem, dobra, pamiętam, że ja z nim walczyłem i ja już go prawie rozwalałem. Kwestia pozostaje tego typu... On jest gdzieś pod spodem. Że wystarczy po prostu dopaść go i zacząć przed nim uciekać i nie dać się bardzo szybko rozpierdzielić. I to w sumie tyle. To chyba najlepsza taktyka. Bo... no bo tam z tym, z Arkham Knightem jak walczyliśmy, no to jednak on miał ten potężny ten arsenał, a tu mam wrażenie, że ten czołg jest jakiś taki słabszy. Gdzie on jest? Czy ja nawet pokonałem wtedy? Tak, ja nawet pokonałem Slade'a. Boże, przypominam sobie, że po prostu ja zrobiłem wszystko nagrałem, po czym gra postanowiła się wyłączyć i nie dać mi zakończyć nagrania. Właściwie musiałem się tylko pożegnać z wami. To było jedyne, co miałem zrobić. Pożegnać się... I zakończyć odcinek. No i co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz, bo się schowałem. Ale dobra, teraz już może mi niestety coś zrobić. Ja sobie tu troszeczkę ucieknę. No halo, panie, ale za ściany nie atakujemy. Znaczy, za ścianami nie atakujemy.
Jest. A w sumie tak możemy po nim strzelać. No jak mówię, ten Arkham Knight to za nami zapierniczał tak naprawdę. A tutaj wystarczy się odsuwać na boki. I właściwie Slade jest skończony. Tylko sobie taka śmieszna akcja wyszła, że Slade wyskakuje. Batman go dopadł po prostu w locie. Jebut. I do widzenia panu. I pan jest gotowy do wsadzenia do więzienia. No i tyle go było w sumie. U nic. Został nam tylko jeszcze Riddler. 6 zagadek i Riddler. No i zawieziemy tego gnojka na... Tak, ja go kurczę, wywaliło mi odcinek, jak go transportowałem na komendę. Au. Tak, 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 już. Tak go znieważyłem, że stwierdził, że najchętniej to on mnie zabije za darmo. Ale jakby mu ktoś jeszcze za to zapłacił po fakcie, to też by było spoko, nie? Dobra, bierzmy tego gnojka. Czekaj, czy mu maskę ściągniemy. Pamiętam, że w którymś chyba Arkham City on był i mu się maskę ściągnęło. Czy on sam chyba wtedy ściągnął tą maskę? No na razie to jest tylko komisariat, to nie jest więzienie, to po pierwsze. No i tak, tylko że połowa z tych ludzi mogłaby ci zapłacić za zabicie mnie, także... No może nie jest najlepszy pomysł w twoim przypadku. Na razie Slade. Dwie twarze. No nie porozmawiamy ze wszystkimi bez ich tutaj za dużo. Dobra. No to co? To idę po te teges i tegesujemy się do końca. Przewidziałem, słuchajcie, idealnie po prostu, bo wszedłem sobie ledwo po tej walce ze Slade'em. Wszedłem sobie na sterowce Staga, żeby tutaj zakończyć, wiecie, zebrać wszystkie pytajniki i stawić czoła człowiekowi zagadce. No i zgadnijcie, co się stało. No wyłączył się komputer. Ale na szczęście nie nagrywałem w tym momencie nic. Dobra, zobaczmy, gdzie my mamy tutaj rzeczy. Tu gdzieś jest pytajnik, pewnie na dole raczej. Natomiast jak się zastanawialiście, bo ja na przykład na początku w ogóle nie skminiałem, jak... no, były te robociki rycerza Arkham w jego bazie i Harley Quinn miała te swoje takie pacynki, co wybuchały, to było wiadomo, że to jest do rozwalenia. Natomiast tutaj zupełnie nie mogłem skminić od samego początku, o co tu chodzi. I co tu jest do, wiecie, co tu należy rozwalić i teraz już wiem, ale trochę mi to zajęło, bo no naprawdę, no tak kurczę nie sądziłem, że to. Są takie skrzynki, które właśnie mają robaki w środku i światełka takie, no i ten czerwony uchwyt, jego po prostu należy pazurem wziąć i chwycić i rozwalić, o, i uwolnić te robaczki ze środka i to jest element do rozbicia. No tak do rozbicia nie do końca, no ale niech będzie. Tu był cały taki, o, znam te zagadki, tu będzie cały taki motyw z małpkami. Małpki, które nam odblokowują zagadki, na całym sterowcu to jest, jednym, drugim. Tylko tu akurat zostały już chyba takie bambus, takie mało atrakcyjne, bo zazwyczaj to były dwie małpki w środku. Jedna u góry, druga na dole i po prostu trzeba zrobić tak, żeby ona doszła na ten przycisk tu. A więc po prostu rzucamy tak i tyle. I ona sobie przechodzi. I chodźmy teraz. No i tyle. Zazwyczaj były dwie, no więc to się ciekawiej sterowało tym, ale tutaj no. Okej, okay, o co kaman? Aha, teraz musisz zejść. Dawaj, 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 jeszcze raz. Była na jednym przycisku, teraz musiała pójść na drugi. Dobra. Niestety nie da się uwolnić tych małpek. Byłoby to w sumie mam mądre, ale z drugiej zaś strony to są jednak sterowce. Jest dosyć wysoko. To może lepiej im będzie w tych klatkach. Dobra.
No i fajne jest też to, że tak, że jak tam mieliśmy, wiecie, nie wiem, tam 150 zagadek zrobionych, czy tam ileś zostało do końca, to znaczy chyba tak było, że 100 zagadek zrobiłeś, o brawo, coś tam, jak była setka do końca, to się odezwał, 50 do końca się odezwał, 25 i od 10 zagadki, idąc w dół, no to on się cały czas odzywa, Riddler, i cały czas mówi, o, jeszcze jedna, jeszcze dwie, jeszcze trzy, znaczy właściwie w drugą stronę, nie, odlicza. Także to fajnie wymyśli. No i dobra, tutaj gdzieś będzie właśnie kolejne dokładnie to samo. Samo musimy sobie to tylko odblokować. Tu będzie małpa. Małpi. No, mniejsza z tym. A wcześniej był bambus, też bez sensu, przecież małpy chyba nie jedzą bambusa. Dobra, no to musimy tylko mu pozwolić dojść do końca. I wiecie, jak ja się tu przed... Aha. Ja się tu przesuwam i ona tak jakby wędruje za mną, widzicie? Muszę po prostu zrobić tak i zamknąć i wtedy sobie siedzi na przycisku. Gdzie jest? W takim razie jeszcze tylko mi powiedzcie pytajnik tu u góry, dobra. No i jest, udało się. Teraz musimy stąd tylko wyjść. No i możemy się spotkać z Riddlerem. Zasadniczo. Dobra, tutaj. No i dobra, to możemy sobie stąd uciekać. Jest tu jakieś wyjście? Aha, tutaj, dobra, bezpośrednio. Więc tu można nawet właściwie wylecieć z tego sterowca na Founder's Island. Pięknie, jak się płynnie przechodzi. Pamiętam, jak w Arkham Asylum każda, po prostu wiecie, każda lokacja, każdy jakiś tam zespół pomieszczeń to było zupełnie co innego, za każdym razem się czekało, żeby się gra doładowała. Tutaj przechodzimy z jednej do drugiej lokacji totalnie płynnie. Dobra, musimy się dostać do Riddlera, on jest. Zaraz sobie zobaczymy gdzie. Właściwie to możemy tak zrobić. I popatrzcie, że tutaj już zostało, no 95%, mamy ogólnie 99,4. Ostatnia rzecz. Gdzie on jest? Czemu mi się to nie pokazuje? Chyba w dobrą stronę lecę? No, prawie dobrą. Tam gdzieś. Ale wybraną mam misję. Dlaczego mi to nie pokazuje światełka? Czekajcie, tam jest GCPD. No ja mam do sierocińca się teraz dostać. Nie, to mi przecież pokazuje złą misję. Tutaj. Tam, o właśnie. O to chodziło. Dobra, wiecie co, zobaczymy się na miejscu, nie ma co lecieć przez miasto. No i dobra, jesteśmy już na miejscu. Tam już w więzieniu też widziałem, no na komendzie jest 99% aresztu, jest 97 przestępców, takich mniejszych i 10 na 11 większych. Ty jesteś ostatni, Riddlerze. No i tutaj, no ja już z nim walczyłem raz, no ale to, no cóż. Widzicie, jak ja się dla was poświęcam, żeby to wszystko, kurde, grało, żebyście wszystko mieli. No i tutaj jest w ogóle licznik zagadek. 243. Czekaj, skąd taka z dupy liczba, nie? Ale mniejsza z tym. No i wrócił. W tym swoim dziwnym robocie. No i system taki jak wcześniej. On ma roboty, więc będziemy z robocikami sobie walczyć. Jak widzicie, wszystkie są niebieskie, ale on ma jakiś taki śmieszny promień. Nie ten, ten czerwony, który sprawia, że on coś tam sobie pierdzieli, nieważne. Że niektóre z tych robocików się zrobią czerwone. I jak się możecie domyślać, czerwonym nic nie zrobię. Nawet te mają czerwone te, nie? Ała, no właśnie. Tak, dokładnie. Zrobię je wszystkie czerwone. Nie będzie problem, ale... Jak wiecie, czerwone wcześniej nam pomagała zabić kobieta, znaczy rozwalić kobieta kot. I tutaj będzie podobnie. Tylko, że musimy to jakoś odpalić. No właśnie, przyjdzie. Tak, jest, dobra. No, że oszukuję. Bo tylko ona może czerwone rozwalić. No i proszę bardzo.
No, come on. Dobra, dawaj podwójny knockout. Ale to nie o te roboty mi chodziło. Ja chciałbym tamtego raczej napierniczać. Dobra, tylko nią mogę w tym momencie, bo tylko czerwone są. No i tu możemy sobie teraz atakować niebieskiego. Jak już tak zrobimy, to możemy w końcu zaatakować Eddiego. O, właśnie o to mi chodziło. A, coś tam sobie popierdzieli, a my po prostu no, polejemy go po ryju i będzie. I teraz było zielone. Ile tych robotów. Teraz się świecił na zielono ten brzuszek tego dużego robota. Natomiast później będzie tak, że on się będzie świecił na dany kolor i wtedy trzeba będzie odpowiednią postacią to zrobić. A, sorry. No i on będzie tam na przykład zmieniał w trakcie, nie? Jeżeli będzie mi, wiecie, bardziej będę właśnie czerwone roboty teraz rozwalał, to on specjalnie zrobi niebieskie. Takie, żebym musiał zmienić postać. No i tam już zrobił kolejne, o właśnie, czerwone, ale to teraz możemy sobie Seleną je rozwalić. No come on, podwójny knockout, poproszę. I do widzenia. I teraz mu się brzuszek na jakiś kolor zaświecić. Czerwony, czyli muszę nią podejść, żeby go pobić. No i lej go. Bardzo ładnie. Nawet próbowa go udusić, ale nie wyszło. No więc ciśniemy dalej roboty, ale to już dużo nie zostało. A ta walka jest taka dosyć formalna. Ja pamiętam, że... Czekajcie, w którym to było? W Originsach? Chyba nie w tym. Nie w City, w Originsach mi się tak wydaje, że był Riddler. I tam mieliśmy tak jakoś, że on na końcu uwięził jakiś tam gdzieś ludzi. Au, nie o to chodziło. W takim wielkim, kurde... no, budynek, tam było bardzo dużo zagadek, oni mieli jakieś ładunki wybuchowe przytwierdzone do siebie i Riddler tam gdzieś się znajdował. Niby. I trzeba było tych ludzi uwolnić tak, żeby on nie zauważył, tak? Oni byli przywiązani do jakichś takich dziwnych... Kurwa, przestań. Jakichś takich dziwnych słupków, które ich prowadziły. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Aha, bo mi się życie pomału kończy. Tego nie zauważyłem. Dawaj podwójny. Szkoda, że to nie odzyska nam życia, ale... Zawsze coś. A jakoś tak nie zwracałem uwagi na to. Dobra, teraz powinien Batman go zaatakować. Dokładnie. No i dawaj go. I z buta? Nie, nie z buta. I po prostu go zlejemy. I teraz ona go zleje. I teraz jeszcze raz my. No i to byłby koniec Enigmy. Nareszcie. Hehe. Eddie idzie do Paki. Nareszcie. Kurczę, nie rozumiem. Przez całą grę to są dwa miejsca siedzące i nigdy nie były potrzebne. Nigdy. No, wszystko było pod kontrolą. Ale dalej próbuję do niego troszeczkę dotrzeć w taki swój sposób, no ale... Miasto potrzebuje kogoś gorszego, żeby je bronił. Nie wiem, chyba słuchawki mam przyciszone za bardzo. Ale jednak buziaka wziął. Takiego pożegnalnego. Ale wziął.
Nie będę. No, ona Jacka w nim zakochana cały czas, no. Ale niestety. On tam otali, myśli i tak dalej. Dobra. Jedźmy sobie stąd. Uda się, wymyślisz. Siedź. Na razie puściłem przez chwilę kierownicę i tyle wyszło. Co tu się w ogóle dzieje? No, czy ten samochód wyjechał z podziemi? Wiecie, jakoś na most nie dotarłem. Jakoś tędy i... No, sorry. I tędy, w tą stronę pojedziemy. I zaraz będziemy na komisariacie. Najśmieszniejsze, że mam odpalony program, który mi pokazuje temperatury. Na tym, na GPU, na karcie graficznej. Natomiast chyba coś się zwiesiło, bo odkąd go włączyłem, pokazuje 52 stopnie i wcale to nie wzrosło, co nie jest typowe dla tej karty, nie w tej grze. Niestety, ale temperatury sięgają tam 80 paru stopni. Pod 90 prawie niekiedy. Znaczy rzadko do 90 dobija, ale jest bardzo blisko. No. Nie miałem tą pastę wymienić, no ale się dowiedziałem, że ponoć do CPU GPU nie stosuje się tych samych past. No i teraz w sumie, nie wiem, będę musiał sobie zobaczyć, jak są zakresy temperaturowe na tych sprzętach i na paście, jaki jest dopuszczalny. W jakich temperaturach ono dobrze pracuje. Tak, dobra. Idź tam, pogadaj się z innymi. Jezu, ten pyk w tych swoich kapciach takich chujowych. Dobra. To w sumie tyle. No tak, tu mieliśmy się też spotkać. Możemy sobie ostatnią modyfikację gdzieś wykupić. Nie wiem, co znajdziemy na 3 punkty. A, tu jest coś z Batmobilem, niech będzie. No oczywiście wszystkich nie zrobiłem. Ciekawe, czy można się z Barbarą pożegnać. Ja tam wcześniej wam wrzuciłem jakiś taki fragment, że z nią rozmawiałem. Znajdź Batwing na dachu. A gdzieś tu siedziała wcześniej. Tutaj obok, dobra. Czy się pożegnać z nią? Niestety tylko tyle, czyli taka, no trochę kontynuacja tego, co było wcześniej. Dobra, nieważne. Z Kaszem jeszcze coś pogadamy, czy nie? Bruce'a Wayne'a? A z jakiego powodu niby? Aha, dlatego Batman po prostu nie tyle, że odkrył jego tożsamość, proszę bardzo, 100% aresztu. Nie tyle, że odkrył jego tożsamość i już nie jest taki straszny, to dla przestępców. Natomiast no, burmistrz każe go aresztować za bycie Batmanem, no bo Batman to taki mściciel, nie? To nie jest policja, on nie ma prawa i takie tam. Więc sobie wyjedziemy stąd chyba, bo... Chyba jest najlogiczniej, co mogę zrobić, żeby się dostać na dach. Znaczy tam nie jest jakieś przejście, ale nie chcę się z niego korzystać. Ale to zrobić tak. Bo oczywiście nie można było z windy skorzystać, która jest w budynku. Batman nie korzysta z windy. Aha, tam mam, pod tego, Pod reflektor sobie wejdę. Zainicjuj upadek. No dobra. Tak kończy się historia Batmana w uniwersum Arkham. Trochę szkoda, ale z drugiej strony wiecie, jak to mówią. Co za dużo, to niezdrowo.
Myślę, że te cztery gry naprawdę fajnie przedstawiły tą postać. Oczywiście nie jest to zgodne w 100% z komiksami i pytanie z którymi komiksami, bo komiksy też się zmieniają, resetują się uniwersa i tak dalej, i tak dalej. A, Gordon. Jeszcze raz sobie popatrzę na to miasto. Batmobil już z nami. Maskę zostawił. No i rozwalił. No, już wszystkich takich naprawdę zarządzających czymkolwiek wyeliminowaliśmy, teraz mogą sobie po prostu wyczyścić miasto z tych łachudrów. Właściwie milicja też została rozbita, nikt nią nie przewodzi. To było chyba największe zagrożenie. O, no i mamy, proszę bardzo, posiadłość naszą. Milion reporterów. Oczywiście. Vicky Vale. Nawet stwierdził, a tam chuj, to se wyląduje kurwa tak, żeby mnie widzieli. Aha, i całą posiadłość po prostu zawali. No i po prostu sfejkuje własną śmierć i do widzenia, nie? Chuj z tą posiadłością, ze wszystkim. To tylko pieniądze nabyte. Co prawda przez jego rodziców, ale czy tam jego przodków, ale mniejsza z tym. A temperatury na karcie graficznej spadają w dół. Nie rozumiem, co kaman. No i tyle. Tyle było. I tak jak mówię, bardzo się cieszę, że... Dokładnie, Batman umarł, nie Bruce Wayne. Batman, legenda Batmana umarła. Bo już przestał być legendą, tak? Gordon. His world grew darker, so did ours. When his war ended, our lives could begin again. He set us free. To live. Team Drake. Love. Don't forget the ring? Nie zapomnij o pierścionku? Robin napisał. Hundreds of suspects. Who killed Bruce Wayne? James Gordon jako burmistrz miasta. So what's next? Criminals are a cowardly and superstitious lot. Znowu wiecie, tu dzieciak, tutaj rodzice, no to jest tak jakby wiecie, Batman, nie? Znaczy Bruce Wayne i rodzice. Ktoś tu zaraz wkroczy, albo Robin, albo Nightwing. Ta sama sytuacja, tak? Spierdów w twarzy. No i chciał ukraść naszyjnik z pery, postanowił go rozerwać. Trzeba być debilem. No i ktoś się zjawi za chwilę. Spider-Man! No to będę wychodzić nowy Spider-Man i... No, wygląda nawet ciekawie. Oj, zacznie. Wow! To tak jakby razem z tą toksyną Kraina, kuźwa.
No ale dobra, to było tylko takie, wiecie, takie troszeczkę mrugnięcie oczkiem i tak dalej, bo w sumie nie wiadomo co, no że ta legenda Batmana jednak powstanie na nowo, tak, ale to może być Tim, to może być Todd, Jason Todd, to może być przecież Nightwing, czyli, znaczy poprawniej by było, że Nightwing, ale ponoć słyszałem tam już od was, że nawet Gordon był przez chwilę Batmanem, że ten Azrael też był Batmanem, no później pełnoprawnie Batmanem był oczywiście Nightwing, czyli Dick Grayson. Natomiast ja pamiętam, że oglądałem kiedyś za dzieciaka Batman przyszłości, tak się nazywało. I też była zarąbista była ta animacja. To było właśnie za ileś tam 10 lat, kiedy Batman, kiedy Bruce Wayne żyje. Bruce Wayne jest, słuchajcie, takim już podstarzałym panem, mieszka sobie dalej w tej rezydencji. Natomiast w Gotham mieszkają już, kurde, wiecie, takie futurystyczne się Gotham zrobiło. Mieszkają tam ludzie na przykład, którzy są cyborgami i to jest na porządku dziennym, że ktoś ma tam jakieś cybernetyczne kończyny i tak dalej. To jest na porządku dziennym i młody chłopak gdzieś tam się włamuje do jakiejś zapomnianej rezydencji, coś tam przeszukuje i tak dalej. Nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, że to jest Wayne, mniejsza z tym. A to są w ogóle kadry z innych, z innych części, przecież to jest z Arkham Asylum. I to też jest z Arkham Asylum. Ciekawe. To było w ogóle miniaturką do mojej serii z Arkham Asylum, ten przed chwilą co był. No, dokładnie, wszystko z Arkham Asylum teraz jest, ciekawe. No w każdym razie włamuje się do tej rezydencji, coś tam odszukuje, włamuje się do Batcave'a i widzi, że to właśnie ten był Batmanem, nie? Że Bruce Wayne był Batmanem, po czym Bruce go nawet przyłapuje na tym, coś tam go straszy, tamten ucieka i tak dalej. W każdym razie później jakoś, nie wiem, czy ten wraca do tej posiadłości, chce z tym Bruce'em Wayne'em pogadać, no i Scarecrow z Asylum, Boże, ma... Jak on wyglądał, nie? Aha, i tutaj znowu Joker śpiewa nam na koniec, bardzo fajnie. O, Bane. No, wracając do tego, właśnie to ten młody chłopak, nie wiem jak się nazywał, nieważne, on zostaje nowym Batmanem, Batmanem przyszłości i faktycznie mają tych gadżetów takich już śmiesznych, różnych, pełno i ma taki strój dosyć, cały czarny, dosyć obcisły z czerwonym logo Batmana, to jest takie charakterystyczne, właśnie ten czerwony symbol Batmana na całkowicie czarnym stroju, łącznie z zakrytą twarzą. Dobra, słuchajcie, to tyle. Jak wy pewnie słyszeliście, na E3 zapowiedziano nowego Spidermana, który wygląda naprawdę fajnie i naprawdę chciałbym, żeby kolejne gry z superbohaterami właśnie w tym stylu, jak cała seria Arkham, były robione. Może już nie całe takie duże serie, ale jednak, żeby były robione z innymi bohaterami. Szczerze mówiąc, tutaj temu studiu, które teraz nie pamiętam, a to jest studio od Warner Bros. Generalnie. Natomiast właśnie to studio dobrze robi te gry. Ja wiem, że Origins był taki sraki. Origins też był dobrą grą, tylko no powiedzmy, że raz, że był zupełnie nie był w ciągu serii, tak? On był prequelem do wszystkiego. No i faktycznie tam, no, nie było to aż tak wciągające, nie było to aż takie niesamowite. Trochę takich postaci mieliśmy, które do niczego nie były potrzebne i w sumie z dupy były, ale świetnie pokazywało to właśnie i trochę początki Batmana, i na początki wielu różnych postaci, Jokera, czy tak był właściwie Origins, czyli pokazane całej relacji Batman-Joker. Nie tyle początek Jokera, co relacja Batman-Joker, jak się zapoczątkowała. Były początki Bane'a, takiego jakim my go znamy, a jaki był wcześniej. Także naprawdę ta gra dużo, dużo dawała takich pobocznych rzeczy, nie jakby głównej fabuły, tylko tej całej otoczki. Ta cała otoczka była mega fajna, mega ważna i, no i dobrze to funkcjonowało w tym uniwersum. Takie moje zdanie. Dobra, to tyle. Nie słucham jak Joker śpiewa, bo jakieś klejmy wejdą. O, gratulacje. Cała załoga Rocksteady Studios. No właśnie, oni. Dziękuję za grę w Batman Arkham Knight. Rocksteady Studios. Twórzcie więcej gier o superbohaterach, nie? Dobra, nie wiem w którym momencie, ale wyłączyłem sobie przez przypadek nagranie. No trudno. Nagadałem się troszeczkę tutaj, że wychodzi nowy Spider-Man, który wygląda fajnie, chociaż nie kojarzę zupełnie tej postaci, tego gościa w białym garniturze z czarną skórą i białymi oczami i w ogóle tak dziwnie wyglądający. Nie wiem, jaką w ogóle ma moc, ale nie kojarzę tej postaci w ogóle z uniwersum, a trochę Spider-Mana jednak ogarniałem kiedyś. Oglądałem sporo tą kreskówkę, no ale mniejsza z tym, nie wiem kto to jest.
W każdym razie obstawiałem, że tym głównym złym, który niby się gdzieś tam pokazuje i Spider-Man mówi, wiecie, w tym zwiastunie, nie? Tym gameplayu, tym no, zwiastunowym gameplayu, który na E3 widzieliśmy, on taki ma, o, to ty! Więc obstawiam, że albo to będzie Kingpin, co jest mniej prawdopodobne, a bardziej prawdopodobnie Green Goblin, czyli Osborn. Tylko pytanie, czy stary Osborn, czy młody Osborn? Któryś z nich? To powinien być, tak przypuszczam, że któryś z nich, z Osbornów. Natomiast mówiłem też o Deadpoolu, że Deadpoola drugiego jeszcze nie widziałem, pierwszego widziałem, bardzo mi się podobał, drugi na pewno też jest świetny, natomiast jest gra Deadpool, bo tak wiecie, w klimacie superbohaterów. I tak, szczerze mówiąc, gra Deadpool, jak tak widziałem u innych youtuberów, parę odcinków, jakieś fragmenty z odcinków, za bardzo mi się nie podobała, w sensie poza tłuczeniem się i śmiesznymi gagami, to tam nic za bardzo nie było. Są jakieś, wiem, że na przykład jest gra o Wolverine, jest taka, Wolverine, coś tam, ale to jest, wiecie, gra zrobiona na siłę pod promowanie filmu i szczerze mówiąc, to była straszna kaszana z tym Wolverinem, z tego co przynajmniej widziałem. Wiecie, no, nawet przy takich grach to widać najbardziej po tym, jak wyglądają pomieszczenia, nawet wiecie, nie po animacjach, mechanikach i tak dalej, tylko po ilości rodzajów przeciwników. Jeżeli bijesz się w pomieszczeniu z 10 przeciwnikami i większość z nich wygląda dokładnie tak samo, albo różnią się tam jednym paskiem przy ubraniu, to średnio wychodzi, nie? W sensie, no masz ograniczoną ilość modeli postaci, czyli raz, nie chciałem im się tego robić, a dwa, implementować, no bo to zużywa procesy. To jest raz. A dwa, czystość lokacji. Idziesz przez korytarz, który jest mega sterylny, nie ma nawet pół zacieku na ścianie. I co w rzeczywistości może i się funkcjonuje, owszem, że wiecie, idziemy czyste ściany i tak dalej, natomiast w grze to nie funkcjonuje. W grze trzeba coś jebnąć na ścianę, żeby ta ściana była trochę brudna, trochę pęknięta, trochę coś tam. Dzięki temu, wiecie, żeby miała jakąś fakturę, dzięki temu to nie wygląda sztucznie, nie? No tak, tak działa nasz mózg. Więc właśnie od tego Wolverina się odnoszę, że to wyglądało zbyt sterylnie i potem widać, że to po prostu jest słaba gra. Po samym otoczeniu, po tym jak ta gra wygląda. Natomiast Deadpool jakoś też mnie nie zaciągnął. Dobra, nieważne. W każdym razie, kontynuując, mam jakiś pomysł. Znaczy, jest parę gier, które chciałbym zagrać, no ale we wszystkie nie zagram. Więc teraz tak, będą się pojawiać epizody Arkham, te 6 epizodów na kanale, ale planuję to zrobić jednak tak, żeby każdy epizod to był jeden odcinek, taki długi. Nie wiem, jak długie one będą, ale przypuszczam, że tam, no nie wiem, z godzinę, z dwie. Więc, żeby każdy odcinek to był jeden epizod w całości. No, żeby w całości je puszczać. Dwa, Agony będzie na kanale, tak samo Last for Darkness, bo też dostęp do tego kod, więc to się będzie pojawiać na kanale, to chciałbym, żeby się pojawiało co, powiedzmy, że raz w tygodniu Agony i raz w tygodniu Last for Darkness. W jakieś dni sobie tam obiorę, powiedzmy, nie wiem, środa, piątek, albo środa, sobota, coś takiego. Wymyślę jeszcze. To raz, natomiast zastanawiam się nad po prostu dużą serią teraz po Batmanie, co wrzucić i mam pomysł, co... I chyba tak zrobię, ale jeszcze sobie będę to, jeszcze będę się troszeczkę to zastanawiał i sobie przemyśliwał. Mam jeszcze trochę czasu, będę nagrywał inne rzeczy. Dobra, to tyle, trzymajcie się, bye bye i dzięki za serię, cześć.